Radio Wnet, www.wnet.fm. Debacie w Parlamencie Europejskim w Brukseli przysłuchiwał i uczestniczył w niej pan Kosma Złotowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Co pana najbardziej uderzyło podczas tej debaty? Wie pan, najbardziej by to mnie uderzyło to, że my poszukujemy jakichś nowych konstruktów, żeby nazwać to, z czym od dawna mamy do czynienia. Otóż nie potrzeba zdefiniowania mowy nienawiści. Wystarczy odwołać się do tego, co od lat było bardzo ważnym, a mianowicie dobre wychowanie. Dobre wychowanie zupełnie wystarcza, żeby mówić dobrze, ładnie i bez tak zwanej nienawiści o innych, a jednocześnie wyrażać swoje poglądy. A to, ten cytat z pana posła Lewandowskiego tutaj, który usłyszeliśmy, no to na miejscu przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, która wystawiła kandydata przeciwko panu Adamowiczowi, która w związku z tym zwalczała w tej kampanii wyborczej pana świętej pamięci prezydenta Adamowicza, w sposób dość niewybredny powstrzymałbym się od takich słów. Ale ani pan europoseł Lewandowski, ani inni posłowie Platformy Obywatelskiej się od tego nie powstrzymują, ale też oglądając fragment debaty miałem wrażenie, że cała duża część sali w Parlamencie Europejskim tak odmienia przez wszystkie przypadki tę tragedię, która wydarzyła się w Gdańsku. No, dla tych ludzi jest bardzo prosto wszystko wytłumaczyć tym, że to oni są znienawidzeni przez jakąś wstrętną ulicę. A to dlatego, że oni z prawicą walczą. W związku z tym chcą wszystko usprawiedliwić właśnie tym. Owszem, w Gdańsku miała miejsce tragedia, ale pamiętajmy, że zbrodniarzem okazał się nie polityk, nie człowiek, który w jakikolwiek sposób działał w polityce, tylko najzwyczajniej w świecie po pierwsze recydywista, a po drugie wariat. O tym pamiętamy, niemniej mam wrażenie, że w Parlamencie Europejskim urosło to do rangi symbolu i tak jak my w poranku Wnet, czy tu mówimy o tym i wiemy o tym, co to był za przypadek w Gdańsku, tak już w Brukseli o tym się nie wie i to jest symbol, to jest mord polityczny, to jest coś, co wydarzyło się w Polsce, która nie przestrzega podstawowych zasad, które wyznaje Unia Europejska. No właśnie. W ten sposób chcą pokazać rządy, których nie lubią, z którymi się nie zgadzają. To jest właśnie mowa nienawiści. Bo ja rozumiem, że można z nami polemizować, z nami się nie zgadzać, ale tutaj trzeba by według dotychczasowych zasad demokracji argumentować. Nie zgadzamy się z tym, dlatego że to i tamto, nie lubimy was, ponieważ my uważamy, że nie, tutaj nie ma takich argumentów, to jest jedyny argument, bo wy nienawidzicie, bo wy jesteście przepełnieni nienawiścią. A to nieprawda. To właśnie my staramy się rozmawiać, to właśnie my staramy się wykładać swoje argumenty, to właśnie my staramy się te argumenty uzasadniać. Druga strona tego dialogu tego nie robi, zarzucając nam właśnie mowy nienawiści. Były takie badania przeprowadzone przez psychologów, które wskazały na to, że większą niechęć do Prawa i Sprawiedliwości mają ludzie związani z opozycją niż w drugą stronę, czyli ludzie Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do ludzi opozycji, ale takiego argumentu w Parlamencie Europejskim nie było słychać. Korytarze, jest wiele korytarzy w Parlamencie Europejskim, ale na pewno pan czasami spotyka ludzi związanych
z Platformą Obywatelską, pana Lewandowskiego, panią Różę Thun, czy innych europosłów? Czy dochodzi do jakiejś wymiany zdań? Czy patrzą sobie państwo w oczy? Patrzymy sobie w oczy i mówimy sobie dzień dobry i to jest wszystko. Jeśli rozmawiamy ze sobą, to tylko w tych głównych debatach właśnie to wygląda w ten sposób. Tak jak wyglądało wczoraj, profesor Legutko powiedział, że opozycja, obciążając polski rząd i media publiczne odpowiedzialnością za morderstwo w Gdańsku, sprawiła, że stało się ono polityczne. Natychmiast nas skrytykowano. Jeśli mamy pomyśleć o najbardziej niemoralnym, okropnym, odrażającym, haniebnym, skandalicznym przykładzie cynizmu politycznego, to właśnie jest ten. Pan się zgadza z takimi słowami? Oczywiście, że się zgadzam z takimi słowami, dlatego że to jest właśnie prawda. Panie redaktorze, od lat demokracja przekształca się z demokracji dyskursu, debaty, w demokracji emocji. Więc chodzi tutaj o wywołanie odpowiednich emocji społecznych tak, aby one były korzystne dla adwersarza albo niekorzystne dla adwersarza, a korzystne dla siebie. W ten sposób postępuje od lat Platforma Obywatelska, ale od lat też postępuje w ten sposób Europejska Lewica. Czy jakąś konkluzją zakończyło się wczorajsze posiedzenie parlamentu? No, panie redaktorze, tego rodzaju debaty nie skończą się konkluzją, ale też na pewno nie skończą się konkluzją, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich. A czy pan czuł, że partia rządząca w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość, w tej debacie jest posadzona na ławie oskarżonych? No, nie tylko w tej debacie, w wielu innych też debatach nasza partia Prawo i Sprawiedliwość sadzona jest na ławie oskarżonych. Przy czym, tak jak podkreśliłem, nie argumentuje się argumentami dotyczącymi tego, co i w jaki sposób robimy. Chodzi o to, żeby wywołać uczucie, że robimy coś źle, że robimy coś wbrew ogólnie przyjętym zasadom demokracji. I tak właśnie. I wywoływanie tego uczucia, granie na tego rodzaju emocje, to jest główna działalność Platformy Obywatelskiej, co najmniej od 2015 roku, jeśli nie wcześniej. Tak to wygląda. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet. Dziękuję serdecznie. Pan Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, czyli poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet, a my na zakończenie tej części Poranka Wnet posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z wypowiedzi profesora Ryszarda Legutki. Even in this chamber, this is a highly partisan and highly political institution. Whenever we hear an offensive language, and we hear this offensive language quite often, when somebody from this part of the chamber said something offensive, insulting, he's usually punished or reprimanded. When somebody from that part of the chamber said something awful and disparaging, well, it's a free speech. So, the problem is, of course, who defines the rules and who will execute those rules. Nawet w tej Izbie, w instytucji wysoce stronniczej, w wysokim stopniu zaangażowanej politycznej, ilekroć słyszymy obraźliwy język, a słyszymy go dość często, gdy ktoś z tamtej części sali powie coś obraźliwego, znieważającego, jest zwykle karany lub upominamy. Jeśli ktoś z tej części sali Izby powie coś okropnego i ubliżającego, no cóż, to wolność słowa. Problem jest więc, kto określa reguły i kto będzie je egzekwował, powiedział profesor Ryszard Legutko. A my w Poranku Wnet powiemy państwu, że jest godzina 7:24 i że posłuchamy piosenki Grzegorza Turnała. Radio Wnet, www.wnet.fm. Warszawa, 87,8 FM. Kraków, 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.